Hej, chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę najwyższy czas, by powiedzieć może prawdę, może nie. Ale kilka dni temu pojawił się na moim kanale film odpowiadający na film La Carnuma. I przyznam szczerze, że pomimo nawet całkiem dobrego odbioru, przyznam, że ten film był taki troszkę też z dupy zrobiony. Już mi się nawet nie chciało tego montować, ale o tym później. Ale obejrzałem film Avienza i postanowiłem, że ja zakończę tą dramę. W sumie to Avienz zakończył, ale postanowiłem, że ja skończę tą dramę tutaj na tym kanale i nie nagram odpowiedzi na film Avienza. Dominik, jeśli kiedykolwiek w przyszłości tam zobaczysz ten film, to chciałbym, żebyś wiedział, że potwierdzam to, co Milczar tobie w komentarzu pisał. Szczerze, mnie już to zaczęło nudzić, jak La Carnuma wstawił ten swój krytykujący film, że tak powiem, ale wiadomo, chciałem już tego filmu na La Carnuma nagrywać, ale ostatecznie nagrałem już tam w montażu, no trochę już mi się nie chciało tego montować, szczerze mówiąc też, ale wiadomo, czego się nie robi dla subskrypcji, dla wyświetleń, nie? O kurwa! Nie, ale tak czysto wyjaśniając, jeszcze raz, nie robię odpowiedzi na film Avienza, bo szczerze, w niektórych momentach uśmiałem się, ale był taki jeden gówniany moment, w którym pojawił się La Carnuma. Kończąc tą dramę, powiem jeszcze, że nie ma sensu ciągnąć już tego, pomimo bezsensownej krytyki Spysińskiego i La Carnuma w swoich filmach. Uważam, że ta drama była nawet spoko. Powiem, że wymiana zdań między nami wszystkimi była też spoko. I myślę, że kiedyś spotkamy się w dobrych relacjach na mieście, na jakimś meetupie albo coś. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Co do kawałka Cash, to on był tak naprawdę napisany dla beczki. Był napisany jakoś, nie wiem, we wakacje zeszłego roku. Tego roku, przepraszam, we wakacje tego roku. Był ten kawałek napisany i on był taki troszeczkę dla beczki, pomimo tego, że się nim bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno jarałem. Z biegiem czasu też twierdzę, że ten kawałek był głównym pod względem jakości mikrofonu. To na pewno. I mogę przyznać szczerze, że każdy ma prawo krytykować tą piosenkę. Każdy ma prawo do swojego zdania. Nawet takiego, który mocno łapie za serducho i mówi, weź wypierdzielaj z tego YouTube'a. Tak więc miło było ciągnąć tą dramę. Spoko, nawet konwersacja była pomiędzy naszymi filmami. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.